Myśmy rozpoczęli przygotowania do energetyki, do wdrożenia tego segmentu energii odnawialnej u nas już w roku 1998, zmieniając plan zagospodarowania. Potem w 2001 przeprowadziliśmy badania siły i zasobu wiatrów i byliśmy gotowi budować własną turbinę wiatrową. Wspominam o tym dlatego, ten projekt się nie zakończył powodzeniem, ale wspominam o tym dlatego, że w ten sposób przygotowaliśmy mieszkańców do faktu istnienia takich budowli na terenie naszej gminy. To spowodowało, że później, w momencie, kiedy pojawił się inwestor zawodowy, w roku 2003-2004 przygotowywał fermę wiatrową, mieszkańcy byli na to przygotowani, czekali, kiedy to nastąpi i obyła się lokalizacja takiej inwestycji, obyła się bez żadnych protestów. Po prostu wszyscy na to tego oczekiwali. A w ślad za tym powstała, bo to była pierwsza, w 2006 roku powstała pierwsza farma wiatrowa Iberdroli, w 2008 roku Eolika rozpoczęła inwestowanie i też już miała grunt przygotowany, praktycznie firma miała grunt przygotowany. Myśmy nie mieli tutaj, że tak powiem, wiele do zrobienia w zakresie edukacji czy komunikowania, ponieważ od momentu planu zagospodarowania i tego całego procedowania tej energetyki mieszkańcy gminy o tym wiedzieli. I teraz następstwem tego wszystkiego jest fakt postrzegania tej energii przez mieszkańców. Robiliśmy kilka lat temu badania, 3 lata temu, po 5 latach funkcjonowania fermy wiatrowej i co się okazuje? Mieszkańcy w 85-90% akceptują, są za, mało tego, uważają, że powinniśmy dalej w tym kierunku iść.